Jesteśmy zaniepokojeni faktem, który pojawił się w mediach związany z projektem rewitalizacji rynku staromiejskiego. Chodzi tutaj o opóźnienia, które wynikają z próby budowania materiałów niezgodnych z dopuszczalnymi procedurami w Polsce. To jest inwestycja, która miała się zakończyć w czerwcu. Jest duże prawdopodobieństwo, że nie uda się to zrobić w tym terminie. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że w wakacje przyjadą tutaj turyści i w centrum miasta zostają po raz kolejny kolejną dziurę rozkopaną w centrum miasta, gdzie oprócz tej dziury będzie jeszcze problem z przejechaniem przez to centrum. Co Państwa zdaniem jest z tymi materiałami, budowami, które stają tutaj? Znaczy, generalnie cisza jest na ten temat. Wiemy tylko o zamiennikach materiałów, że miał być granit polski. Wykonawca zaproponował zmianę na granit chiński, chociaż dla mnie to nie jest tylko w samej nazwie i samego produktu, bo wiadomo, granit to jest granit, skała marmowa i tak dalej. Tutaj chodzi tylko o procedury dopuszczające dany materiał do budowania na terenie Polski. Mi się wydaje, że to, co powinno być zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tego powinien się trzymać wykonawca, bo każdy, kto przygotowuje ofertę związaną ze startowaniem w przetargu na tego typu inwestycje, musi wkalkulować te materiały, które są wpisane w tą specyfikację. Jeżeli okaże się, że takich wpisów szczegółowych nie było, to znaczy, że kolejna inwestycja i przygotowanie tej inwestycji przez pana prezydenta, za jego imieniem pracowników w urzędzie, zostało po prostu to skopane. Nie jest to pierwsza inwestycja, która boryka się z problemami, bo przypomnę tylko od początku kadencji prezydenta Jedlińskiego, pierwsza sztandarowa budowa, którą zaczął przebudowa stadionu ABC w Koszalinie, która trwała dłużej niż budowa Stadionu Narodowego w Warszawie. Następny temat, przebudowa drogi gdańskiej, gdzie trwało to ponad rok niż planowano, z niezliczonej problemy z nawierzchnią, które poprawiali jedni, drudzy wykonawcy. Następny temat, akwapark, który już powinien być de facto wbudowany. Problemy, jakie były z akwaparkiem, Państwo wiecie, przy dobrych wiatrach, jak się uda, może w następnym roku zaczniemy się kąpać w tym akwaparku. No i Filharmonia Koszalińska, która jest skupiona przez miasto, ale nikt o tym nie mówi, że opóźnienia w wykonaniu tej filharmonii to było pół roku. Rady Miejskiej prezydent będzie próbował przeforsować projekt uchwały na to, żeby zwiększyć dług o kolejne 50 milionów w obligacjach. Jeżeli radni miejscy jutro przegłosują ten projekt uchwały pana prezydenta, to od dnia jutrzejszego każdy koszalinianin z nowonarodzonym włącznie będzie już obarczony kredytem w wysokości 3,5 tysiąca złotych. Tak wygląda na dzień dzisiejszy sytuacja finansowa i inwestycyjna w mieście. Na trzecie Rady Miejskiej, 5 Rady Miejskiej, są taki projekt Rady Miejskiej do przegłosowania uchwały w sprawie zwołania pana prezydenta do utworzenia elektronicznego rejestru umów. Ten rejestr umów miałby obejmować te umowy, które udzielane są wykonawcom, które zawierane są z wykonawcami w drodze udzielenia zamówienia publicznego, bądź też wolnej ręki i wszystkie inne przypadki, które mamy, które można tutaj mieć na myśli. Chodzi nam generalnie o umowy na dostawy, roboty budowlane, wysługi, a także te umowy, które zawierane są z organizacjami pozarządowymi, rodzicami samorządowymi, które otrzymują dotacje miasta. Po to, żeby mieszkańcy mogli sobie sprawdzić w tym temacie miejskiego, z kim zawarta jest taka umowa, na jaki okres czasu, jaką kwotę wynagrodzenia wykonawca, bądź prezydenta pozarządowa otrzymuje w budżecie miasta. Ale po prostu taka informacja jest celem podjęcia tej uchwały jest wybranie miasta, które zdecydowanie się przyjmuje. Mamy to i chcemy dowiedzieć, w jaki sposób wykorzystane są nasze wspólne pieniądze. Proszę Państwa, gro dochodów z miasta to są pieniądze, które są z Państwa podatku, więc macie Państwo wiedzieć, na co są wydatkowane, komu są przekazywane, w jakim terminie i na jakim terminie. Mówiąc o inwestycjach w Koszalinie, należy i trzeba wrócić jeszcze raz do lotniska w Brzegu Pomorskim. Otóż ostatnio na łamach Głosu Szczecińskiego pan
senator Platformy Obywatelskiej Norbert Obrycki stwierdził, że według analiz i opracowań inwestycja ta byłaby szkodliwa nie tylko dla Koszalina, ale dla całego regionu. Pytam się zatem pana prezydenta Jedlińskiego, jaka jest prawda? Pan prezydent mówił, że ta inwestycja jest super przygotowana, okazuje się, że członkowie Platformy Obywatelskiej mówią, że ta inwestycja była beznadziejna, nieprzygotowana, byłaby szkodliwa dla nas wszystkich. Oprócz tego słowa te pokazują, jak Platforma Obywatelska dba o interesy Koszalina.